Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Szczerze wam powiem, że nie mogłam się teraz wywlec z łóżka. Jest godzina 7:40, a ja bym po prostu jeszcze spała. Tak w wakacje to normalne, że wstaję o 10, a teraz nagle z dnia na dzień tak ciach! I teraz tak nagle musiałam wstać o 7, brawo! Jak ja to kocham. Nie ma tak serio, trzeba być pozytywnym człowiekiem, trzeba myśleć dobrze, ten rok będzie super udany. Muszę wyglądać pięknie, rozpoczęcie roku szkolnego i mam nadzieję, że makijaż, który wam teraz pokażę i ogólnie całe moje szykowanie się na galę 1 września wam się spodoba, zostawicie łapeczkę w górze. Dobra, to ja się zabieram za malowanie, a was zapraszam do oglądania. Poza kamerą oczywiście zrobiłam wszystkie czynności związane z poranną toaletą. Umyłam twarz, nałożyłam krem. No i teraz zabieram się do nakładania podkładu. Ja mam tutaj krem CC od Bourjois. Powiem wam, że namówiła mnie na niego Last Dream. Szukałam go w Rossmanie i kosztował on 50 zł. Powiem szczerze, że ta cena mnie troszkę przeraziła. Stwierdziłam, że muszę sprawdzić na kosmetykach z Ameryki, po ile jest ten krem, ponieważ tam zawsze wszystko jest tańsze. Znaczy, może nie zawsze, zazwyczaj wszystko jest tańsze. I dowiedziałam się, że na kosmetykach z Ameryki kosztuje on 31 zł. Dlatego go wzięłam. Stwierdziłam, że on będzie mój. A teraz muszę go nałożyć na twarz. Ten krem ma konsystencję dość leistą. Jakby ktoś pytał, to jest kolorek, tak, to jest numerek 31 Ivory. Krem CC jest lekki, nie zatyka por, jest właśnie idealny dla cery trądzikowej i normalnej również, ponieważ jest lekki, zakrywa powiedzmy jakieś przebarwienie, niedoskonałości, ale nie jest tak bardzo kryjący jak zwykły fluid. Okej, cały puder wklepałam gąbeczką od Miracle. Ostatnio ją kupiłam, stosuję już od 2 tygodni. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie rozprowadza mój krem CC na twarzy i jest ogólnie bardzo mięciutka. Wygodna w użyciu, także mogę polecić, jakby ktoś chciał zakupić gąbeczkę. Teraz nadeszła pora na korektor pod oczy. Ja mam korektor od Catrice Camouflage. Pod oczy nałożyłam korektor Camouflage od Catrice. On ma działać rozświetlająco i kryjąco, tak więc wszystkie cienie są idealnie zakryte i rozświetlone. Bardzo lubię takie aplikatory. Ogólnie korektory w płynie uwielbiam, a szczególnie ten od Catrice. Jest to numerek 010, jakby ktoś pytał. Teraz na niedoskonałości nałożę korektor kryjący True Match od L'Oreal. To jest numerek 2. Numerek 2. Może się wam teraz wydawać, że będzie on dla mojej cery za ciemny, ale zaraz wam pokażę, że tak nie jest. Ten korektor ma bardzo mocne krycie. Teraz zajmę się moimi brwiami. Mam tutaj zestaw pędzelki, pęceta, cień do brwi i żel utwardzający. Ja tutaj korzystam z tego cienia do brwi, ponieważ uważam, że żel jest za mocny. I tym cieniem wypełniam luki w moich brwiach. Następnie nakładam żel do brwi z firmy Eveline. I on utwardza brwi, powoduje, że one się nie przemieszczają i przez cały dzień są w takim stanie, w jakim je pozostawiliśmy. Pędzelkiem E7 z MUA nakładam cienie do brwi. Te cienie są z firmy Sleek Makeup. Zaraz wam powiem, jaka paleta. Brown Kit.
dużo pytań na Snapie, jak robię brwi. Już wiecie. Teraz je wyczeszę, nie? Żeby nadmiar cienia zniknął nam z brwi. Ponieważ chcemy, żeby to wszystko ładnie i perfekcyjnie wyglądało. Ok, wydaje mi się, że ten kształt już jest ok. Dlatego teraz utwardzę go żelem do brwi. On tylko lekko nadaje koloru. Jego zadaniem jest właśnie utrwalenie efektu. Ok, moim zdaniem jest dobrze. Wiem, że teraz moje brwi wyglądają źle, bo są za ciemne w stosunku do całej twarzy, bo jeszcze nic nie zrobiłam z oczami, ale spokojnie, spokojnie nadrabiam to. Mam tutaj gdzieś paletę z cieniami i pomaluję swoje oczy dość jasno, tak więc bez spiny. Idę do szkoły pierwszy dzień. Właściwie to rozpoczęcie, więc jeszcze można troszeczkę zaszaleć, ale troszeczkę. Mam paletę z Lovely, Classic Nude Makeup Kit. Nałożę sobie biały cień tutaj w kąciki, żeby rozjaśnić oczko. Nakładam teraz taki dość rdzawy cień. Takie złoto pomieszane właśnie z rdzą. Następnie jako drugi, troszkę ciemniejszy, bardziej brązowy. Użyłam dwóch cieni, najpierw tego, następnie tego. Teraz blendujemy cienie. Ten pędzelek już znacie, E3 z Muła. No i nadeszła pora na rzęsy. Mam tutaj tusz do rzęs firmy Astor. Powiem szczerze, że przekonałam się do delikatnie podkreślonych dolnych rzęs. To chyba przez te komentarze pod filmikiem. Makijaż jedną marką. Oczy gotowe, teraz muszę nałożyć puder. Puder mam firmy Bourjois, numerek 71. Nałożę go pędzelkiem firmy Moi F4. Teraz nałożę róż firmy Amelie Mineral Cosmetic, kolorek Audrey. Teraz użyję pomadki Golden Rose Velvet Matte, numerek 01. Delikatnie podkreśliłam usta i teraz idę się szykować dalej, czyli idę po prostu się ubrać, bo jestem dalej w szlafroku i piżamie. Jest 1 września, dlatego mogłam troszkę zaszaleć. Do szkoły się tak malować nie będę, spokojnie. Już nagrywałam filmik, jak maluję się zazwyczaj do szkoły. Dlatego też nie ma się co burzyć. Każdy może dzisiaj zaszaleć. W granicach rozsądku oczywiście. Tak, ubrana idę na rozpoczęcie roku szkolnego. Życzę Wam wszystkim w tym roku po prostu dużo ambicji, dużo kreatywności, dużo siły, zapału i po prostu wszystkiego dobrego. Nie przedłużając, pokażę Wam, co możecie dostać, kupując kosmetyki w kosmetykach z Ameryki za 100, 200 i 50 zł. Zestaw za 50 zł to okulary i notes. Zestaw za 100 zł to kosmetyczka i worek na kosmetyki.
No i jeżeli zrobicie zakupy za 200 zł, to dostaniecie torbę plażową, która przyda się na przyszły rok, albo cudowne kimono, w którym się po prostu zakochałam. W sumie to dobrze to wygląda nawet przy tej stylizacji, nie? Zakupy musicie zrobić w dniu dzisiejszym, aby dostać coś z tych rzeczy i zapłacić za to tylko symboliczny grosz. Dobra, ja lecę do szkoły, ponieważ się spóźnię. Wszystkie linki macie w opisie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Subskrybujcie, obkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka.